W poprzednim nagraniu mówiłam Ci o tym, jak wyznaczyć pH kwasów i zasad. Tym razem porozmawiajmy o kwasach i zasadach przez pryzmat teorii kwasowo-zasadowej Bronsteda-Lowrego. Przykładem kwasów tej teorii jest fluorowodór. Zapiszmy reakcję fluorowodoru z wodą. W wyniku tej reakcji powstaje jon hydroniowy i anion fluorkowy. Po pewnym czasie układ ten osiągnie stan równowagi. Zgodnie z teorią Bronsteda-Lowrego, kwasem jest substancja mogąca odłączyć od swojej cząsteczki jon wodoru – proton. Natomiast zasadą jest substancja, która przyłącza ten proton. Stąd kwas jest donorem protonu – protonodonorem, a zasada – akceptorem protonu. Mówimy protonoakceptorem. Kwas fluorowodorowy w trakcie dysocjacji oddaje swój proton wodzie. Jest donorem protonu. Natomiast woda pobiera proton od kwasu, więc jest akceptorem protonu. Tutaj woda zgodnie z teorią Bronsteda-Lowrego jest zasadą. Skoro ta reakcja biegnie w obie strony, to możemy zapisać ją odwrotnie. Anion fluorkowy reaguje z jonem hydroniowym, w wyniku czego powstaje fluorowodór i woda. Pamiętaj, że mamy tutaj do czynienia z roztworem wodnym. Dlatego też ten jon fluorkowy może reagować z cząsteczką wody. Co się wtedy stanie? Otóż jon fluorkowy przyjmie proton od wody i powstanie fluorowodór i anion wodorotlenkowy. W tym przypadku kation fluorkowy jest protonoakceptorem, czyli zgodnie z teorią Bronsteda-Lowrego jest on zasadą. Natomiast woda w tej reakcji pełni rolę dawcy protonu, jest ona protonodonorem, jest kwasem. Zobacz, w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się woda, w teorii Bronsteda-Lowrego może ona pełnić rolę zarówno zasady, jak i kwasu. Dlatego też wodę nazywamy związkiem amfiprotycznym. W tym równaniu fluorowodór jest kwasem, a jon fluorkowy jest zasadą. Mówimy, że ten kwas i zasada są ze sobą sprzężone. Przeanalizujmy inną reakcję. Zobaczmy, co dzieje się w wodnym roztworze amoniaku. Amoniak w roztworze wodnym pobiera z wody proton, w wyniku czego powstaje kation amonu, a woda po odszczepieniu protonu tworzy anion wodorotlenkowy. Skoro amoniak pobrał proton od wody, to znaczy, że zgodnie z teorią Bronsteda-Lowrego jest on zasadą. Natomiast jon amonu to kwas. Te dwa związki tworzą ze sobą sprzężoną parę kwas-zasada. Woda oddaje proton, dlatego zgodnie z teorią Bronsteda jest kwasem. Natomiast powstały jon wodorotlenkowy jest zasadą. Znów mamy tutaj do czynienia z sprzężoną parą kwas-zasada. Gdy mamy sprzężone pary kwas-zasada, to im mocniejszy jest kwas, wtedy zasada z nim sprzężona jest słabsza. I na odwrót. Jeśli mamy mocną zasadę, to sprzężony z nią kwas jest słabszy. Im mocniejsze jest jedno, tym słabsze musi być drugie. Na przykład tutaj fluorowodór jest mocniejszym kwasem aniżeli anion fluorkowy zasadą. Te dwa związki różnią się od siebie tylko jednym kationem wodoru. W tym miejscu można postawić pytanie, skąd wiadomo, kiedy konkretny związek jest mocniejszy w sprzężonej parze? Otóż istnieje pewna zależność między mocą kwasu Bronsteda i sprzężone jest tym kwasem zasady w roztworach wodnych. Zależność ta ma następującą postać. Ka razy Kb równa się Kw, gdzie Ka oznacza stałą dysocjację kwasu, natomiast Kb stałą dysocjację sprzężonej zasady z tym kwasem, a Kw iloczyn jonowy wody, którego wartość wynosi 10 do minus 14 w temperaturze 298 kelwinów i przy ciśnieniu 1 atmosfera. Stała dysocjacji fluorowodoru wynosi 6,3 razy 10 do minus 4. W takim razie możemy obliczyć sobie stałą dysocjację zasady jonu fluorkowego. Kb równe jest Kw podzielone przez Ka. Kb równe jest 10 do minus 14 podzielone przez 6,3 razy 10 do minus 4. Najpierw podzielmy sobie 1 przez 6,3, a następnie
Tutaj zwróć uwagę, że możemy skrócić potęgi i otrzymujemy wynik stałej dysocjacji zasady, czyli anionu fluorkowego, która w przybliżeniu wynosi 1,6 razy 10 do minus 11. Stała dysocjacji zasady jest dużo mniejsza niż stała dysocjacji kwasu. Dlatego też w tym sprzężeniu fluorowodór jest mocniejszym kwasem niż jon fluorkowy zasadą. Innym przykładem jest amoniak. W reakcji z wodą amoniak pobiera proton od cząsteczki wody i powstaje jon amonu. Kwas sprzężony z amoniakiem. Stała dysocjacja amoniaku wynosi 1,81 razy 10 do minus 5. Dlatego też stała dysocjacja jonu amonowego wynosi Kw podzielone przez Kb. 10 do minus 14 podzielone przez 1,81 razy 10 do minus 5. Co daje nam 5,56 razy 10 do minus 10. W tym przypadku jon amonowy jest słabszym kwasem aniżeli amoniak zasadą. Co więcej, na podstawie wartości stałych dysocjacji możemy wnioskować, że anion fluorkowy jest słabszą zasadą niż amoniak, ponieważ jego stała dysocjacji jest o wiele mniejsza od stałej dysocjacji amoniaku. Natomiast fluorowodór jest mocniejszym kwasem niż kation amonowy. Wróćmy do tego równania. Mamy tu pewną zależność nazywaną sprzężeniem. W takiej sprzężonej parze są dwie cząsteczki. Różnią się one między sobą tylko jednym kationem wodoru. Są to pary sprzężonych kwasów i zasad. Gdybyśmy wzięli na przykład H3O+ i OH-, to może cię kusić, żeby powiedzieć, że przecież ten jon to kwas, a ten to zasada. Oba są utworzone z wody, która kolejno przyłączyła lub odłączyła proton. Więc jest to sprzężona para kwas-zasada. Ale pamiętaj, że tak nie jest. Te dwa związki różnią się od siebie aż o dwa kationy wodoru. Jeśli od kationu hydroniowego odejmiemy dwa protony, to powstanie jon wodorotlenkowy. Czyli to nie jest sprzężona para kwas-zasada. Skoro jesteśmy już przy kationie hydroniowym, to zastanówmy się, jaka jest sprzężona z nim zasada. H3O+ jest kwasem. Zabierasz jeden proton od kwasu i dostajesz H2O. Gdy szukasz zasady sprzężonej z fluorowodorem, to po prostu usuwasz jeden proton i już wiesz, że zasadą jest oczywiście anion fluorkowy. Jeśli masz zasadę amoniak, to co będzie sprzężonym z nią kwasem? Pamiętaj, dodajesz proton do zasady i wychodzi jon amonu. Czyli to jest sprzężony kwas z amoniakiem, który pełni w teorii Bronsteda-Lowrego rolę zasady. Przyjrzyjmy się chlorowodorowi, który w roztworze wodnym jest mocnym kwasem. Poszukajmy sprzężonej z nim zasady. W tym celu oczywiście usuwamy kation wodoru, czyli atom wodoru bez elektronu. Wychodzi z tego anion chlorkowy. Jest to sprzężona zasada z kwasem chlorowodorowym. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Reakcja kwasu azotowego 3 z wodą. Kwas azotowy 3 posiada jon wodoru, który przekazuje cząsteczce wody, w wyniku czego powstaje anion azotanowy 3 i kation hydroniowy. To jest kwas, a to jest sprzężona z nim zasada. Z kwasu nie usuwamy całego atomu wodoru. Usuwamy tylko kation wodoru. W tym równaniu reakcji woda pełni rolę zasady. Po przyjęciu protonu tworzy kwas, kation hydroniowy. Jest to sprzężona para, zasada kwas. Rozpatrzmy inny przykład. Kwas siarkowy 4. Jaka jest sprzężona zasada z tym kwasem? Usuwam proton i otrzymuję HSO3-. Zwróć uwagę, że powstał nam tutaj jon wodorosiarczanowy 4. W tym przypadku jon ten pełni rolę zasady. Jednak zobacz, masz tutaj jeszcze jeden proton. Więc jeśli mielibyśmy taką reakcję, jeden mol jonów siarczanowodorowych 4 reaguje z jednym molem cząsteczek wody.
to ten związek może oddać proton. A skoro oddaje proton, to w tym równaniu jon wodoro-siarczanowy 4 pełni rolę kwasu. Jon wodoro-siarczanowy 4, podobnie jak cząsteczka wody, jest związkiem amfiprotycznym. W zależności od reakcji, w jakiej bierze udział, może on być zarówno kwasem, jak i zasadą.